Witaj w kolejnym odcinku Szybkiej Piłki z Chemii z panem Belfrem. Dzisiejszym tematem będą mieszaniny substancji. Mieszanina może być niejednorodna. To taka, której składniki możemy odróżnić gołym okiem, na przykład woda z piaskiem, sól z pieprzem. Mieszanina może też być jednorodna. To taka, której składników nie możemy odróżnić gołym okiem, na przykład woda z cukrem, powietrze. Ważne, żebyś zapamiętał. Mieszaniny to nie są związki chemiczne. Na przykład woda to związek chemiczny, cukier to związek chemiczny, woda z cukrem to mieszanina. Zastanów się, jakie ty znasz przykłady mieszanin niejednorodnych i jednorodnych. Polub, subskrybuj, udostępnij. Zaproponuj w komentarzu temat następnego odcinka. Wejdź na stronę, na YouTube'a, na Face'a i na Insta.